Znany przedsiębiorca branży gastronomicznej, związany z prestiżowymi restauracjami, twórca food konceptów wielu dobrze prosperujących lokali w Polsce, a prywatnie syn uznanej restauratorki Magdy Gessler. Tadeusz Müller był gościem zespołu szkół ekonomicznych w Dębicy. Poprowadził on w szkole warsztaty, które mają przybliżyć młodym ludziom tajniki kulinarnego biznesu. Gastronomia to przede wszystkim pasja, bo trudno pracować całe życie w gastronomii, nie realizując swojej pasji, a jedzenie i gotowanie no to jest coś, co wynosimy z domu, więc łatwo tą pasję rozwinąć, ale też warto się dywersyfikować w tych czasach, robić różne szkolenia, jeszcze poboczne, jak właśnie ta psychologia czy fotografia kulinarna, bo to spowoduje, że w razie jakiegoś kryzysu światowego możemy się przebranżowić, na krótko mam nadzieję, i wrócić do tego zawodu, dlatego że ludzie zawsze będą jedli, są jedni, którzy umieją gotować i dla nich trzeba coś ugotować, drudzy potrafią i robią to jako usługa. Na pewno dla naszych uczniów jest to wartość dodana, że mogą spotkać człowieka, który odniósł sukces w tej dziedzinie. Staraliśmy się od ponad miesiąca wraz z panią dyrektor Anną Wilczyńską i z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zaprosić taką osobę do naszej szkoły. Chciał pan Tadeusz podzielić się swoimi doświadczeniami z naszą młodzieżą głównie, ale także z nauczycielami gastronomii z naszej szkoły. Podczas wizyty w Dębicy Tadeusz Müller prezentował swoje praktyczne umiejętności w szkolnej kuchni. Gotując wspólnie z młodzieżą, przybliżył uczniom technikum żywienia i usług gastronomicznych najnowsze trendy kulinarne wege. Zaciekawiło mnie te wszystkie mięsa, jakby zrobiła z tych buraków, z tego wszystkiego, no, bardzo fajne. Kuchnia wegańska, jakoś nie miałem do czynienia jeszcze z nią, więc jak najbardziej myślę, że będzie to dla mnie coś nowego, będzie to coś ciekawego. W przyszłości myślę, że mi się to przyda, więc jak najbardziej myślę, że takie rzeczy powinny być częściej nawet organizowane. Podczas spotkania ze znanym gościem uczniowie ekonomika mogli się również dowiedzieć m.in. jak krok po kroku założyć własną firmę i zaistnieć w branży. Warsztaty odbyły się przy wsparciu powiatu dębickiego.